Dzień dobry, gniazdo nostalgii z tej strony. Ostatnio na YouTubie natrafiłem na pewną serię, w ramach której pewien YouTuber, konkretnie IgerTV, zrobił ranking rozdziałów w Gothiku. Ja oczywiście w momencie, w którym zobaczyłem ten ciekawy pomysł, to tak jak YouTuberzy mają w zwyczaju, postanowiłem go zakosić. Dlatego też w dniu dzisiejszym macie ten film. A jako, że ten film robię w wolnym czasie, to nie powinien on w żaden sposób wpłynąć negatywnie na częstotliwość normalnych odcinków. A teraz możemy już przejść do najgorszego, według mnie, rozdziału z Gothiców. Nie wiem, czy ktokolwiek zdziwił się, że zobaczył ten rozdział właśnie na ostatnim miejscu. Przede wszystkim jest bardzo krótki i zawartości tutaj za bardzo nie ma. Celem bezimiennego na ten rozdział jest wielka potyczka ze śniącym. No i właśnie. W ramach potyczki spodziewamy się jakiejkolwiek formy konfrontacji. No tego to my akurat nie dostaniemy. Są tu co prawda jacyś przeciwnicy, ale są to tylko złysiaki z sekty. Swoją drogą niesamowicie spodobało mi się słowo złysiak, które właśnie wymyśliłem. Jest to zły moralnie łysiak. W każdym razie toczyć bitwę będziemy również z demonami. A śniący jedyne co będzie robić w trakcie, to rzucać od czasu do czasu fireballa. A trzeba przyznać, że jak na właśnie zagrożenie dla całej ludzkości, to trochę mało. Ale pomijając to wszystko, głównym powodem, czemu umieściłem ten rozdział tak nisko, jest to, że gra byłaby o wiele lepsza w momencie, w którym tego rozdziału by nie było. Przedstawię wam potencjalnie lepszy scenariusz, który nie doprowadziłby do tej tragedii, którą jest ten rozdział. Spotykamy Xardasa w świątyni śniącego, tak jak w normalnej grze. Tylko, że on nam każe się rozebrać i oddać mu miecz. I on się idzie napierdalać ze śniącym. Wtedy on mógłby wrócić i powiedzieć, o, ale była epicka walka, no, szkoda, że tego nie widziałeś. I my byśmy sobie sami dopowiedzieli, że to była przezajebista walka, że szkoda, że właśnie my nie uczestniczyliśmy. A nie jakiś wielki krab, banda łysiaków i trzy demony. Ponownie, tak jak w przypadku poprzedniego miejsca, gdyby nie było tego rozdziału, ta gra by była lepsza. Szczerze, w momencie, w którym zobaczyłem to wielkie płonące miasto i rozpierdziel na ulicach, to już wtedy myślałem sobie, o nie, przesadzili. Niestety, to jest dopiero początek problemów, które są w tym rozdziale. Mianowicie, sama końcówka jest tak naciągana, jak to tylko możliwe. Tylko po to, żeby była kanoniczna, żeby się zgadzała z Gothikiem. I to jest o tyle słabe, że dałoby się to naprawić, czy też zrobić lepiej w bardzo prosty sposób. W ramach zakończenia Kronik Myrtany mielibyśmy kilka opcji, które wpływałyby na to, czy nasze zakończenie akurat kanoniczne jest, czy nie jest. I to jest 50 razy prostsze niż to, co dostaliśmy, czyli na przykład uciekamy z piratami, to jakimś cudem nas znajdują i lądujemy w kolonii. Albo zaszywamy się w lesie i żyjemy zgodnie z naturą. To tak czy siak szlachta się na nas wnerwia. Już pomijam ten fakt, że mieliśmy możliwość pomocy każdej osobie z imieniem na tej wyspie. No i jest to najwyraźniej oczywiste, że coś takiego nie będzie mieć żadnego wpływu na to, co się dzieje w ramach zakończenia. O tym rozdziale można mówić naprawdę dużo. Ale przede wszystkim muszę się do czegoś przyznać. Ja go naprawdę lubię. Ale jak to? Skoro lubisz ten rozdział tak mocno, to czemu jest na 16 miejscu? Rzeczy, które są super w tym rozdziale, to na przykład składanie drużyny. Uwielbiam tego typu motywy, a tutaj jesteśmy w stanie naprawdę wiele osób zatrudnić i to, ile questów zrobiliśmy wcześniej, wpłynie na to, kogo w ogóle będziemy w stanie przekonać. No i to jest super. Dodatkowo, sama świątynia Vardhal jest moją ulubioną z całej serii. Tylko, że jest pewien wielki problem całej tej świątyni i całych Kronik Myrtany. Bo kroniki same w sobie mają nam pokazać historię osoby, która jest normalna, która nie jest wybrańcem, która przede wszystkim nie jest głównym bohaterem. Tymczasem, niestety, przez 90% rozdziału możemy działać jak wybraniec. Możemy być jedyną osobą, która działa. Możemy być osobą, od której zależy wszystko. No i wtedy nadchodzi te 10% tego rozdziału, który nam pokazuje, że oj, jednak nie jesteś wybrańcem, haha, ty tylko cosplayowałeś. Ja wiem, w dalszym ciągu mówimy o modyfikacji i ja uważam, że ona jest przezajebista. Ale ten zamysł twórców bardzo mocno mi się kłóci z tym, co pokazują w tym rozdziale. I tutaj ponownie prosta zmiana. W momencie, w którym Kessel prowadziłby całą ekspedycję i to zanim byśmy podążali jako właśnie ten przydupas, to sam rozdział wypadłby wielokrotnie lepiej.
Od tej pory w tym rankingu już nie ma słabych rozdziałów. Wszystkie te rozdziały, które będę podawać, raczej są wartością dodaną. I tutaj bardzo mocno sprowadziło się to do moich osobistych preferencji. W ramach tego trzeciego rozdziału lądujemy w obozie bandytów i w większości rozdziału akcja będzie się właśnie tam rozgrywać. A ja osobiście po prostu nie przepadam za tego typu etapami. To po pierwsze, ale po drugie, w momencie, w którym skupiamy się tylko i wyłącznie na fabule, to ta lokacja wydaje się być niesamowicie pusta. Dodatkowo, tak fabularnie, jest to po prostu filler, bo koniec końców z tej lokacji wyciągamy informacje, które już posiadaliśmy. Jest to mój ulubiony rozdział 6 z jakiegokolwiek Gothica i to chyba potwierdza, że poprzeczka nie była zawieszona jakoś bardzo wysoko. No bo szczerze mówiąc, ten rozdział jest po prostu okej. Dostajemy świątynię, którą musimy pokonać, która jest okej. Dostajemy bossa, który jest okej. I przez to też dostajemy pierwsze zakończenie w Gothicach, które jest okej. Szkoda tylko, że już nigdy po tym Gothica nie dostaliśmy. No ale tak, jako że ten rozdział udźwignął po prostu zakończenie Gothica 2, to dostał jakieś bonusowe punkciki i dlatego też zasłużone miejsce 14. Jest to rozdział, w którym przyjdzie nam zwiedzić większość świątyni Śniącego. I gdybyśmy dostali tylko i wyłącznie to, to miejsce, na którym umieściłbym ten rozdział, raczej byłoby o wiele niższe. Niższe w rozumieniu, że nie 13, ale na przykład 16 miejsce. Ale tutaj, oprócz zwiedzania, dostaliśmy również możliwość zaciukania większości starego obozu. I przede wszystkim to właśnie tutaj zostały nam zaprezentowane szczytowe umiejętności ludzkości w tworzeniu pancerza i broni. Na przykład Gothic II mógłby się nauczyć, że w momencie, w którym jesteśmy wybrańcem, to chcemy dostać zbroję wybrańca, a nie jakąś kmiocką paladyńską. Żeby nie było, w tym rozdziale dochodzi do wielkiego rozłamu starego obozu. Mianowicie, Gomez nie wie o tym, że Kruk w tym czasie morduje magów ognia. Dodatkowo, niezależnie od wyboru obozu, w tym momencie stary obóz jest przed nami zamknięty. I ten reveal, grając za pierwszym razem, był niesamowicie dobry. I przede wszystkim jest to chyba największa zmiana dynamiki międzyobozowej w ogóle, jaką widzimy w całej serii. No i oprócz tej genialnej chwili, oprócz tego miotku, który po prostu się wylewa z tego goticzka na nas, do naszych pięknych męskich ust. No i oprócz tego dostajemy również odbijanie wolnej kopalni z pierdolonym orkiem. Po pierwszym, genialnym rozdziale Gothica pierwszego otrzymujemy rozdział drugi. I tutaj wszelkie przekonania, które mieliśmy na temat tego, jak otwarty to nie jest Gothic, jak wiele pobocznych aktywności oferuje, zderzają się ze smutną rzeczywistością. Rzeczywistością, w której nie ma miejsca na questy poboczne. Musimy dążyć tylko i wyłącznie główną fabułą. Tak do końca tytułu. I to, co jest najsmutniejsze, to właśnie od tego momentu, niezależnie od questa, którego przyjmiemy, musimy go wykonać w jeden sposób. Opcje dialogowe w zasadzie nie mają znaczenia. Ale żeby nie było tak negatywnie, no bo to jest po prostu coś, co oferuje nam każdy Gothic od rozdziału drugiego wzwyż. No to właśnie spójrzmy na pozytywy. Tutaj pierwszy raz dostajemy bossa. I może to nie jest najbardziej kreatywny boss i tak dalej, może walka z nim nie jest jakoś super wymagająca, ale sam klimat, który jest zbudowany wokół tego bossa, jest czymś niesamowitym. To jak w szkole usłyszałem, że na przykład mojego znajomego akurat królowa pełzaczy wzięła na ręce i zaczęła wtedy go napierdzielać. Co z perspektywy czasu jest po prostu kłamstwem. Ale wtedy zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. Sprawiło to, że myślałem, że ta królowa jest zrobiona przezajebiście. Ale też z tej drugiej strony, jak już się podchodzi do tego Gothica po raz 20 czy 30, bo tego się po prostu już nie liczy, to w tym momencie jest po prostu tradycja każdego pięknego mężczyzny, żeby właśnie Gothic przeszedł co roku. To jest ten rozdział, w którym najczęściej rezygnuję z dalszego grania i przechodzę do Gothica drugiego. Bo to jest chyba oczywiste i każdy się zgodzi. Te najlepsze momenty w Gothicu przeżywamy na pierwszych poziomach, gdzie ze zwykłego śmiecia z kucykiem stajemy się niezwykłym śmieciem z kucykiem. W każdym razie rozdział drugi Gothica pierwszego zasłużone 11 miejsce.
Jest to rozdział, w którym po raz pierwszy spotykamy tych skurwysynów poszukiwaczy. Wiadomo, nie są to jacyś wymagający przeciwnicy, ale ile razy można podchodzić do tego poszukiwacza, który nas zatrzymuje tylko po to, żeby nam powiedzieć: twój pan jest chujem! Dodatkowo w tym rozdziale też mamy Pyrokara, który doprowadza do sytuacji, w której oko Inosa zostało uprowadzone i zniszczone. A w momencie, w którym oko jest zniszczone, to Pyrokar nie ruszy dupy, no chyba że dostanie księgę, której nawet nie jest w stanie otworzyć. Ale co by nie mówić, ten rozdział ma swoje plusy. Po pierwsze, Lothar ginie. Po drugie, jesteśmy świadkiem rytuału, w którym oko Inosa odzyskuje dawną sprawność. No i po trzecie, nawet jeżeli poszukiwacze są wkurzający, tak koniec końców, to mimo wszystko wykorzystanie złosiaków w ten sposób zasługuje na szacunek. Tutaj przyznam szczerze, możecie się ze mną nie zgodzić, możecie uznać, tak jak Iger na przykład, którego pozdrawiam ponownie, że jest to najgorszy rozdział w Gothiku, ale ja wam powiem, nie według mnie. Po pierwsze, zbieramy tutaj załogę i szczerze mówiąc, przechodząc z tego Gothika drugiego po raz kolejny i kolejny, czasem odkrywa się jakąś jedną dodatkową osobę, którą też można zabrać. Nawet jeżeli sumarycznie nie mają wpływu na to, co się dzieje na wyspie. Ale tak podsumowując, jest to fajny, miły rozdział przed końcem gry, który ma nas przygotować właśnie na koniec gry. Dlatego też myślę, że miejsce w połowie stawki jest dla tego rozdziału idealne. Gdyby tylko Piranha Bytes potrafiła robić walki z bossami, to ten rozdział mógłby być tak dobry. Pokonywanie smoków, jednego po drugim. To brzmi jak naprawdę super sprawa, ale no musimy biegać od tego jednego smoka do zamku, do drugiego smoka, do zamku, do trzeciego smoka, do zamku, do czwartego smoka, do zamku, a ja to tylko powiedziałem, a już jestem kurwa zmęczona, a co dopiero wy. Ale mimo wszystko w tym rozdziale będziemy mogli pogadać oraz zabić wielkie smoki, więc jest dobrze. Nie ma na co narzekać. Zasłużone 8 miejsce. Może akurat przy tym miejscu nie jestem obiektywny, ale przy żadnym nie jestem. To jest moja subiektywna lista w końcu. Ale samo ujawnienie tego, że na wyspie funkcjonuje wielki wodny krąg, do którego możemy dołączyć, który działał przede wszystkim przeciwko Volkerowi i tak dalej, to było niesamowite. W dodatku Jorn nie żyje, więc jej, możemy świętować. Dodatkowo twórcy przygotowali tutaj alternatywne zakończenie, niekanoniczne. W momencie, w którym nie wykonujemy żadnej aktywności pobocznej, to Jorna jesteśmy w stanie jeszcze uratować i uciec z wyspy. I tak obiektywnie, dla Marwina chyba to jest najszczęśliwsze zakończenie, a ja mu szczęścia życzę, dlatego też 7 miejsce. Pierwszy rozdział Kronik Myrtany miał bardzo dużo do udowodnienia. Przede wszystkim musiał on się spotkać z naszymi wielkimi oczekiwaniami. I coś, co się stało w ramach tego pierwszego rozdziału, coś, co się wydarzyło, kurwa, i coś, czego doświadczyłem. Moje oczekiwania, które były tak czy siak wysoko, zostały przerzute, przeżarte, strawione i wysrane. Ponieważ okazało się, że Kroniki Myrtany pod każdym względem są lepsze niż myślałem, że będą. I pierwszy rozdział udowodnił mi to po prostu pod każdym względem. Silbach oczywiście jest zajebiście zaprojektowane, ale to, co jest dla mnie największym plusem Kronik, i niezbyt często jest to poruszane, a jesteśmy w stanie tego doświadczyć już właśnie w pierwszym rozdziale, to to, jak ten tytuł radzi sobie z mapą. Musimy pamiętać, że mówimy o modyfikacji, a mapa pod wieloma względami bije całą mapę Korinis, niezależnie czy spojrzymy pod barierę, czy za barierę. Tutaj po prostu czujemy, że Archolos zostało wyciągnięte ze świata Gothic i jest jego integralną częścią. I dla mnie to jest największe osiągnięcie Kronik. A jako, że jest już to widoczne w pierwszym rozdziale, to ten rozdział otrzymuje zasłużone 6 miejsce. W ramach tego rozdziału przyjdzie nam wrócić do kolonii. Oprócz tego, że wrócimy na stare śmieci i zobaczymy tutaj pierwszy raz smoka w ramach cutscenki, dodatkowo w ramach tej całej serii po raz pierwszy właśnie tutaj poczujemy się bezsilni wobec orków. Oczywiście w momencie, w którym nie powergamingujemy. Ale przy takim normalnym przejściu właśnie, to tych orków jest po prostu za dużo. Tak wymieniając same plusy tego rozdziału, to tak dodatkowo, powrót na stare śmieci wiąże się z tym, że widzimy każdą jedną różnicę, która została zastosowana w ramach projektowania kolonii na nowo. I jest w tym coś niesamowitego, zwłaszcza w momencie, w którym przesiadamy się z Gothika pierwszego na drugiego właśnie. Jeszcze takim małym dodatkowym plusikiem jest to, że w ramach tego rozdziału spotykamy wszystkich trzech naszych przyjaciół z kolonii. Dlatego też myślę, że ten rozdział zasługuje na 5 miejsce.
Szczerze, jest to mój ulubiony rozdział, który skupia się na fabule. Bo to właśnie tutaj dowiadujemy się, że śniący ze wszystkich łysiaków chce zrobić złosiaki. Ale dodatkowo mamy moją ulubioną misję fabularną, czyli zbieranie kamieni ogniskujących. Każdy jeden quest, który składa się na właśnie zebranie jednego kamienia, jest wyjątkowy i przede wszystkim oparty na interakcji z naszym przyjacielem. No oprócz kamiennej fortecy, ale to no właśnie różnorodność, tam spotykamy jakiegoś łysiaka z sekty. No i jeżeli chodzi o różnorodność, to skoro przy niej jesteśmy, to Gothic nigdy więcej wcześniej, ani nigdy później nie będzie bardziej różnorodny, jeżeli chodzi o przeprowadzane interakcje. W zasadzie to na tego typu zagadkach, które tutaj spotykamy, to będzie się opierać Gothic 2, Risen 1, Risen 2 i Risen 3. Dlatego też myślę, że czwarte miejsce to jak najbardziej zasłużona pozycja. W momencie, w którym oglądacie uważnie ten materiał, zdajecie sobie pewnie sprawę z tego, jakie rozdziały są moimi ulubionymi. Mianowicie są to rozdziały, w których przyjdzie nam dołączyć do jakiejś gildii. Dlatego też od razu mogę przejść do miejsca drugiego oraz pierwszego. Drugie miejsce to Gothic 1, rozdział 1. A miejsce pierwsze to Gothic 2, rozdział 1. I teraz tak, możemy sobie oczywiście dyskutować na temat tego, czy fabuła w Gothicu 1, 2, czy też kronikach jest dobra, czy nie jest dobra, i tak dalej, i tak dalej. Ale niezależnie do jakich wniosków dojdziemy, jeśli stwierdzimy, że ta fabuła jest dobra, że jest ponadprzeciętna, czy wyjątkowa, to nie dla niej wracamy do Gothica. Wracamy przede wszystkim właśnie dla tych pierwszych rozdziałów. Wracamy po to, żeby na pierwszym poziomie dostać wpierdol od jakiegoś kretoszczura czy ścierwojada. Tylko po to, żeby wrócić do tego stworzenia na levelu drugim i wpuścić mu wpierdol. Wracamy po to, bo tutaj możemy poczuć się bezsilni. I wracamy po to, żeby przekuć tą bezsilność w to, czym nasza postać się stanie. A postęp, zwłaszcza na początku, widać tutaj niesamowity. Wracamy też po to, bo w tych rozdziałach właśnie mamy wybór. Kim się staniemy. Nawet jeżeli mogę się założyć, że większość z nas wybiera ten sam obóz co roku. No ale właśnie dla mnie te trzy pierwsze rozdziały, czy nawet będąc bardziej konkretnym, te dwa pierwsze rozdziały, Gothica pierwszego i drugiego, one są dla mnie najlepszą częścią Gothica, dlatego też lądują na tym pierwszym zasłużonym miejscu oraz drugim zasłużonym miejscu. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to by było na tyle. Następnym razem widzimy się przy Inkwizycji. To było Gniazdo Nostalgii. Do zobaczenia.